Na odcinek zaprasza Krzysztof Rypuła. Jego książkę Kroniki upadku ludzkości zakupisz w salonach Empik. Kiedy będziesz czytał te słowa, możliwe, że już nie żyję. Albo siedzę jeszcze w sali sądowej, a mój los wisi na włosku. Nazywam się Julie Mason i w chwili pisania tego tekstu mam 22 lata i jestem studentką psychologii na prestiżowym Uniwersytecie Columbia. Początek tej historii przenosi nas do października 2023 roku. Do pewnego chłodnego wieczoru, kiedy wybrałam się do klubu w nadziei, że poznam jakiegoś przystojnego faceta lub cudowną laskę, z którą spędziłabym resztę wieczoru. Po wypiciu kilku drinków i odrzuceniu pierwszych, niezbyt atrakcyjnych zalotów, byłam coraz bardziej znudzona i sfrustrowana. Nie mogę uwierzyć, że ciągle narażam się na to szambo, szepnęłam, narzekając na te same nudne twarze i gównianą muzykę. Co za strata czasu, zmysłowy głos nagle szepnął mi do ucha. W takim razie dlaczego wciąż tu przychodzisz? Poczułam jej gorący oddech na skórze, gdy podawała mi krwisto-czerwony napój, a jej spojrzenie przeniknęło moją duszę. A rutyna, odpowiedziałam, starając się nie ulec jej hipnotycznemu spojrzeniu. Moja mama zawsze mówiła, że mam skłonność do przyzwyczajeń. Przeprowadzka do Nowego Jorku tego nie zmieniła. Uśmiechnęła się. A więc jesteś outsiderką, powiedziała miękkim głosem, przesuwając palcem po krawędzi szklanki. To czyni cię jeszcze bardziej intrygującą. Nie mogłam oderwać od niej oczu. Nie mogłam zaprzeczyć, że wywierała na mnie wpływ. A jak masz na imię? Wypaliłam, czując jak narasta we mnie nagląca potrzeba poznania tej informacji. Pochyliła się bliżej i musnęła ustami moje ucho, gdy szepnęła odpowiedź. Daj. Poczułam się zafascynowana i jednocześnie zdenerwowana. Była dokładnie takim typem osoby, jakiej szukałam. Gdy sytuacja wydawała się ekscytująca, wkroczył jakiś mężczyzna. Był wysoki i zbudowany jak zawodowy sportowiec, a jego mięśnie falowały pod koszulą. Normalnie mogłabym uznać go za atrakcyjnego, ale w tym momencie nie mogłam znieść jego widoku. Był niczym więcej jak irytującą muchą bzyczącą wokół mnie. Uśmiechnął się zalotnie, ale zanim tylko zdążył wykrztusić słowo, usłyszał: spadaj, kretynie! Splunęła jadowicie dalej, odpędzając go ruchem ręki. Oboje śmiałyśmy się mocno z przegranego. Nie mogłam oderwać od niej wzroku, gdy wzięłam łyk napoju, który mi podała. Jej czerwona szminka wciąż wisiała na szkle, a ja nie mogłam oprzeć się pokrętnej myśli o napiciu się dokładnie z tego miejsca. Jej kruczoczarna grzywka idealnie otaczała jej twarz, a skórzany top ledwie zakrywał jej hojnie obdarzony biust. Wygląda na to, że ty też nie jesteś stąd, skomentowałam, zaintrygowana jej obcym akcentem. Ha, pochodzę z odległego miejsca na świecie, ale opowiedz mi o sobie. Czy tęsknisz za rodzicami, teraz gdy przeprowadziłaś się do NA? Zapytała. Nie widzisz, jestem teraz niezależną kobietą. Ta, widuję się z nimi tylko podczas wakacji. Odpowiedziałam, dopijając ostatnią kroplę krwisto-czerwonego drinka. Masz rodzeństwo, zaborczego chłopaka? Zapytała Dalia z figlarnym uśmiechem. Nie, jestem samotną kruszyną krzątającą się ulicami wielkiego miasta. Odpowiedziałam w tajemnicy, mając nadzieję, że wykona ruch. No cóż, może pójdziemy się trochę zabawić? Zasugerowała Dalia z diabelskim uśmiechem. Udałyśmy się na parkiet, ale gdy rozbłysły światła stroboskopowe i dudnił bas, zaczęłam odczuwać coraz większe zawroty głowy i dezorientację. Dalia złapała mnie za rękę i popchnęła na zewnątrz, mówiąc: chyba nie czujesz się najlepiej, wyjdźmy na świeże powietrze. W tym momencie byłam beznadziejnie zdezorientowana. Jak przez mgłę pamiętam bramkarza zatrzymującego nas przy wyjściu i Dalię szepczącą mu coś do ucha, zanim w końcu wyszłyśmy na zimne nocne powietrze. Chłód na chwilę mnie ożywił, ale niedługo potem znów zaczął mnie trawić ciężki letarg. Ruszaj się dalej, kochana, niech krew płynie, Dalia szepnęła mi uwodzicielsko do ucha. Wędrowałyśmy wąskimi uliczkami, a księżyc rzucał na nas szkarłatny odcień.
Mój umysł był zamglony i ledwo mogłam mówić. Zostań ze mną, już prawie jesteśmy na miejscu. Głos Dali ociekał ponętną złośliwością, gdy prowadziła mnie głębiej w ciemne nieznane. Nie pamiętam nawet kiedy, ale znajdowałyśmy się na jakiejś klatce schodowej. Drzwi przed nami otworzyły się, ukazując grupę cienistych postaci, których twarze ukryte były za krwisto-czerwonymi szatami i groteskowymi maskami. W tle rozległ się głos Dali, jednak był on zniekształcony i nienaturalny. Wciągnęli mnie do środka i wszystko stało się rozmazane. Mój umysł płatał mi figle, zniekształcając rzeczywistość. Zabrali mnie w nieznane miejsce i przywiązali do zimnego, kamiennego stołu. Poczułam ich ręce na całej sobie, dotykające mnie w niewyobrażalny sposób. Ich demoniczne głosy wypełniły powietrze, gdy śpiewali starożytne zaklęcia i wydaje mi się, że słyszałam też głos Dali, ale nie byłam pewna. Straciłam tam przytomność, chyba zdając sobie sprawę, że to nie był tylko sen. To był najprawdziwszy koszmar stworzony przez mój pokręcony umysł. Następnego ranka obudziłam się oszołomiona, niepewna, czy wydarzenia ostatniej nocy naprawdę miały miejsce. Głowa mi ciążyła, a myśli były chaotyczne, co utrudniało mi poskładanie w całość tego, co się wydarzyło. Potykając się, poszłam do łazienki. Moje stopy stały na zimnej podłodze, ale kiedy zobaczyłam zalany krwią zlew i leżącą w środku brzytwę, uderzyła mnie rzeczywistość. Czy naprawdę stało się coś tak okropnego? A może to wszystko było tylko wytworem mojej wyobraźni? Niepewność dręczyła mnie, gdy próbowałam zrozumieć niepokojącą scenę, która miała miejsce przede mną. Zauważyłam, że moje ramiona były całkowicie pokryte bandażami, ale nie mogłam sobie przypomnieć dlaczego. Panika wybuchła, gdy sprzątałam otaczający mnie bałagan, próbując poskładać w całość to, co się stało. Czy powinnam zdjąć bandaże, aby zobaczyć stopień obrażeń? A może lepiej było zaprzeczać i unikać konfrontacji z prawdą? Ręce mi się trzęsły, kiedy włączałam prysznic, niepewna, co znajdę pod tymi przesiąkniętymi krwią okryciami. Moje ramiona pulsowały z przerażającego bólu, gdy zauważyłam liczne nacięcia krzyżujące się na mojej skórze. Po wejściu pod prysznic dokładnie je wyczyściłam i ponownie zabandażowałam. Wyczerpana i oszołomiona sprawdziłam telefon, szukając wiadomości czekającej na mnie na WhatsAppie. Serce mi zamarło, gdy wysłuchałam wiadomości głosowej od Dali. Kochanie, tak mi przykro, że wczoraj wieczorem musiałaś szybciej wyjść. Wygląda na to, że wypiłaś trochę za dużo i sprawy wymknęły się spod kontroli z tą brzytwą. Naprawdę mnie przestraszyłaś. Ale nie martw się, skoro już raz cię uratowałam, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to powtórzyć. Zadzwoń, jak tylko poczujesz się lepiej i ustalimy plan spotkania. Buziaki, Dalia. Udałam się do kuchni, mając ochotę na filiżankę gorącej czekolady, aby ukoić nerwy, ale kiedy włączyłam telewizor, w wiadomościach ukazała się informacja o zaginionej dziewczynie, którą znaleziono martwą. Szczegóły sprawiły, że żołądek mi się zakręcił. Miała rozcięcia na całym ciele i nie było w niej ani kropli krwi. Znajome uczucie osłabiło mnie, gdy zwróciłam uwagę na podobieństwo blizn na własnych ramionach. Pomimo niepokojących wieści, i tak skontaktowałam się z Dalią i umówiłyśmy się, że spotkamy się ponownie w klubie, później, tego wieczoru. Mój żołądek ścisnął się na myśl o ponownym zobaczeniu Dali, mieszanka podniecenia i strachu, ale w głębi duszy nie mogłam pozbyć się wrażenia, że mówiła prawdę. Kiedy bez celu wędrowałam po klubie, moje oczy skanowały przestrzeń, aż trafiły na nią. Siedziała samotnie przy stole, ubrana w oszałamiającą czerwoną sukienkę, która idealnie podkreślała jej kształty. Zapalony papieros zwisał pomiędzy jej palcami, co było sprzeczne z rygorystyczną polityką klubu dotyczącą zakazu palenia, ale w tym momencie wydawało się, że nikt nie przejmuje się zasadami ani przepisami, mając w swojej obecności kogoś tak ponętnego jak Dalia. Głos mi drżał, gdy się z nią witałam, a nerwy splątały mi się z oczekiwania. Dalia wstała ze swojego miejsca i przyciągnęła mnie do głębokiego, namiętnego, francuskiego pocałunku. Moje serce biło z pragnienia. Jak się masz?
Zapytała, a jej oczy były skupione na mnie z mieszaniną troski i pożądania. Nie mogłam powstrzymać się od poczucia potrzeby wyjaśnienia. To było trudne. Być sama w tym wielkim mieście. Wyjąkałam. Ale Dalia zapewniła mnie uwodzicielskim uśmiechem. Nie jesteś już sama. Wymruczała, prowadząc mnie, abym usiadła obok niej na kanapie. I w tym momencie wiedziałam, że miała rację. Mając ją u boku, czułam się bezpieczna, pożądana i taka żywa. Reszta wieczoru była świetna, kiedy rozmawiałyśmy i bezlitośnie flirtowałyśmy. Mój umysł wciąż był pełen zamętu, próbując zrozumieć jej historię o opiekowaniu się mną podczas mojej pijackiej próby samobójczej, ale jej słowa były jak kojący balsam, usuwając wszelkie ślady strachu i wątpliwości z mojego umysłu. Nie wiedziałam, czy to wina alkoholu, czy jej uspokajającej obecności, ale tym razem czułam się naprawdę szczęśliwa. Tym razem nie ogarnęła mnie senność, jak poprzedniej nocy. W miarę upływu godzin niecierpliwość Dali stawała się coraz wyraźniejsza. Jej oczy wypełniły się uwodzicielskim blaskiem, gdy pochyliła się bliżej mnie. A może zrobimy coś bardziej ekscytującego? Szepnęła, a na jej ustach pojawił się przebiegły uśmieszek. Moje serce biło jak szalone na tę myśl. Co chcesz przez to powiedzieć? To tajemnica. Drażniła się, a jej głos ociekał zmysłowością. Czy lubisz sekrety? Dreszcz przebiegł mi po plecach i nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu, urzeczona jej kuszącą aurą. Nie wiedziała, że już byłam zaintrygowana grą, w którą chciała zagrać. Kiedy wyszłyśmy z głośnego, zatłoczonego klubu nocnego, zauważyłam policyjnego detektywa rozmawiającego z bramkarzem. Był bardzo wysokim facetem, ubranym w fajny, zielony płaszcz i spoglądał z boku na mnie i Dalię. Serce zaczęło mi bić, gdy przypomniałam sobie doniesienia prasowe o dziewczynie, która została znaleziona martwa, osuszona z krwi. Zachowanie Dali nagle wydawało mi się podejrzane, gdyż szybko mnie odciągnęła i wezwała taksówkę. Zabawa zaczyna się teraz, powiedziała, namiętnie mnie całując. Gdy tylko taksówka podjechała, już się do siebie dobierałyśmy. Nie mogę nawet powiedzieć, jaką trasę przebyłyśmy, zbyt pochłonięte miękkimi ustami Dali i chętnym dotykiem. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, kierowca chytrze zaproponował nam darmową przejażdżkę, jakby znał nienasycone pragnienia Dali. Ta posłała mu chytry uśmiech i wiedziałam, że ten wieczór dopiero się zaczyna. Natknęliśmy się na wspaniały, średniowieczny zamek ukryty w gęstym lesie. Konstrukcja górowała nad nami, a jej starożytne kamienne ściany lśniły w jasnym świetle księżyca w pełni. Gdy się zbliżyłyśmy, wydawało się, że emituje nieziemską aurę, jakby przywołując nas bliżej. Brama otworzyła się z przerażającym dźwiękiem. Teraz za mną! Wykrzyknęła Dalia, wychodząc z samochodu. Co to za miejsce? Zapytałam, czując jednocześnie ciekawość i lekki strach. Jeśli ci powiem, to nie będzie to już tajemnica. Odpowiedziała ze sprytnym uśmiechem. Spacerowaliśmy po królewskim i pieczołowicie utrzymanym ogrodzie, a żywe kolory kwitnących kwiatów przyciągały nasz wzrok na każdym kroku. Po środku stała wielka fontanna ozdobiona misternymi rzeźbami, przypominającymi nietoperze w locie. Dźwięk bulgoczącej wody dodał kojącej atmosfery, gdy kierowaliśmy się do drzwi wejściowych. Dalia zatrzymała się na chwilę, po czym zapukała trzy razy delikatną dłonią, a dźwięk odbił się echem w spokojnym otoczeniu. Przez szparę w drzwiach widać było parę ciekawskich oczu, zanim drzwi szeroko się otworzyły. Gdy weszłyśmy do środka, naszym oczom ukazał się zapierający dech w piersiach widok. Wielki hol wejściowy, który zdawał się należeć do innej epoki. Bogate umeblowanie i wystrój przywoływały obrazy z filmów z XIX wieku, emanujące atmosferą majestatu. Zdawało się, że otacza nas surrealistyczna atmosfera, jakbyśmy przenieśli się w czasie. Jednak tym, co najbardziej przykuło moją uwagę, była postać stojąca u stóp wspaniałych schodów. Górował nad nami, ubrany w efektowną czerwoną szatę i zapadającą w pamięć maskę, od której ciarki przeszły mi po plecach. Witamy!
powiedział głębokim, rozkazującym głosem. Jestem panem tego zamku. Nazywają mnie mnichem. To zaszczyt cię tutaj gościć. Zanim zdążyłam się przedstawić, odezwała się Daja. Jesteśmy tu dla gry, powiedziała pewnie. Mnich dał nam znak, żebyśmy poszły za nim po schodach. Kiedy się wspinałyśmy, nie mogłem powstrzymać się od podziwiania misternych dzieł sztuki stawiających ściany i sufit. Z każdym krokiem mieliśmy wrażenie, jakbyśmy cofały się w czasie. Dotarliśmy do dużej komnaty na szczycie schodów z długim stołem, nakrytym dla dwóch osób po środku. Mistrz poprowadził nas na nasze miejsca, po czym zajął swoje u szczytu stołu. Ufam, że obie jesteście gotowe na dzisiejszą grę, zapytał z zaciekawieniem w głosie. Dalia z zapałem pokiwała głową, podczas gdy ja nie mogłam powstrzymać się od myślenia o sadomachistycznych rzeczach. Doskonale, zaczął mówić, a jego słowa miały mnie uspokoić i pocieszyć. Dalia dużo mi o tobie opowiadała. Naprawdę wierzę, że mogę pomóc ci znaleźć spokój i ciszę, której szukałaś. Jednak pomimo uspokajającego tonu głosu, było w nim coś niepokojącego. Co ja tu robiłam? Przed mężczyzną, który wyglądał jak złowrogi przywódca sekty w swoim nawiedzonym zamku ukrytym na odludziu. Spojrzałam na Dalię, szukając pocieszenia, ale ona po prostu patrzyła na mnie z zadowolonym uśmiechem. Może najlepiej będzie, jeśli pójdziemy gdzie indziej, wykrztusiłam. O, nie bój się go, zadrwiła Dalia. Chciałam, żebyś go poznała, bo pomógł mi znaleźć spokój i szczęście. Ty też tego potrzebujesz, prawda? Mój umysł pracował jak szalony, gdy próbowałam zrozumieć wszystko. Czy naprawdę byłam na tyle zdesperowana, by zaufać temu człowiekowi i jego obietnicom zmian? Ale z drugiej strony, jeśli to zadziałało w przypadku Dalii... Powietrze było gęste od surrealistycznej aury i nie mogłam się pozbyć wrażenia, że tuż za moim polem widzenia czai się coś złego. Twoje lęki są jedynie wytworem twojego umysłu, stwierdził spokojnie. Dalia znalazła tutaj pocieszenie, więc i ty możesz. Dalia wydawała się oczarowana tą tajemniczą postacią, jednak nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Chciałam uciec, ale jednocześnie ciekawość przyciągała mnie bliżej. Ale czego właściwie ode mnie chcesz? W końcu udało mi się wykrztusić. Żarliwe kiwanie głową Dali było niemal hipnotyczne, a jej oczy błyszczały intensywną determinacją, która zarówno mnie uspokajała, jak i wytrącała z równowagi. Pokój zdawał się wibrować od sprzecznych energii, jak tygiel gotowy do eksplozji. Nie chcę niczego więcej, jak tylko poprowadzić cię ku prawdziwemu oświeceniu, stwierdził niskim i przekonującym głosem. Ale droga do pokoju nie jest łatwa, moje dziecko. Podda próbie twoje przekonania i popchnie cię do granic możliwości. Czy jesteś gotowa na tę podróż? Nawet za maską czułam, jak jego przeszywający wzrok wierca się we mnie, jakby próbował odczytać moje najgłębsze myśli. Ale nie chciałam, żeby dostrzegł na mojej twarzy jakiekolwiek wątpliwości czy sceptycyzm. Czasami odpowiedzi, których szukamy, znajdują się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Kontynuował, a jego głos stawał się coraz silniejszy i bardziej przekonujący. Wypróbuj nieznane, a być może znajdziesz to, czego szukałaś przez cały ten czas. Kiedy mówił, mój wzrok przyciągnął niepokojący posąg, cicho stojący w kącie pokoju. Jego hipnotyzująca obecność zdawała się promieniować nadprzyrodzoną energią, a misterne detale sprawiały, że wyglądał niemal jak żywy. Migoczące światło świec tańczyło po jego rysach, rzucając widmowe cienie i dodając surrealistycznej atmosfery, która wisiała w powietrzu jak gęsta mgła. Każda linia i krzywizna posągu stawała się kryć w sobie tajemnice i historie, jakby wołała mnie, abym podeszła bliżej i odkryła jego tajemnice. Kiedy mnich zbliżał się do posągu, jego kroki były miarowe i celowe, wyczuwając, że zauważyłam w nim coś niezwykłego. Jego palce niemal z szacunkiem przesunęły się po dziwnej, metalicznej czaszce w jego dłoniach. Potem zaczął mówić o swoich tak zwanych projektach. Zagłębiał się w szczegóły studiów ezoterycznych, starożytnych rytuałów i dążenia do wyższego zrozumienia istnienia. Kiedy mówił,
Poczułam, jak ogarnia mnie dziwna mieszanka fascynacji. Pociągający urok jego słów zdawał się przytłaczać wszelkie logiczne obawy, jakie mogłam mieć. To było jak złapanie w czar, niemożność przeciwstawienia się charyzmatycznej aurze mnicha i enigmatycznym naukom. Dłonie Dali przesunęły się po mojej skórze, rozpalając we mnie ogniste pragnienie. Każda pieszczota była obietnicą ekstazy, kuszącą mnie do poddania się zniewalającemu urokowi mnicha. Pomimo mojego rosnącego niepokoju, nie mogłam powstrzymać pragnienia więcej odurzającego dotyku Dali. To była niebezpieczna gra, w którą graliśmy, ale której nie mogłam się oprzeć. Zrób to dla mnie, zgódź się. Głos Dali był uwodzicielskim sykiem w moim uchu. Jej język wysuwał się, by drażnić wrażliwą skórę. Pomimo moich wątpliwości, nie byłam w stanie oprzeć się jej poleceniom. W tajemniczej grze, którą wymyśliła, było coś nieodpartego. Ciekawość płonęła we mnie, popychając mnie do odkrycia jej tajemnic. Więc kinąłam głową, a mnich i Dalia wymienili złowrogie spojrzenia, po czym mnich umieścił metalową czaszkę w pobliżu groteskowego posągu i dał nam znak, żebyśmy za nim podążały. Moje serce biło ze strachu i oczekiwania, gdy mnich prowadził mnie przez labirynt krętych korytarzy starego, ciemnego zamku. Pomimo prób zapewnienia mnie przez Dalię, w powietrzu unosiło się niezaprzeczalne napięcie, które sprawiło, że ścisnęło mi się w żołądku. Kiedy schodziliśmy głębiej do piwnicy, nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że w cieniu czai się coś złowrogiego, czekającego na atak. Powietrze unosiło stęchły zapach starzenia i rozkładu, potęgując złowieszczy nastrój. To było jak wejście do koszmaru, który ożył. W końcu dotarliśmy do końca, gdzie stały wysokie drzwi, których zardzewiała klamka zapraszała nas do środka. Kiedy się otworzyły, powitała nas ogłuszająca cisza, po czym pomieszczenie zalało gęste, czerwone światło. Zakapturzone postacie stały nieruchomo wokół centralnego ołtarza, a ich twarze były ukryte w cieniu tak głębokim, że zdawało się je połykać w całości. Ta scena przypominała nawiedzający koszmar z poprzedniej nocy, wywołując lodowate dreszcze wzdłuż kręgosłupa i sprawiając, że zaczęłam się zastanawiać, czy nadal śnię. Dłoń mnicha przecięła powietrze, a jego głos zniżył się do niskiego, groźnego szeptu, który zdawał się przecinać ciszę niczym brzytwa. Spójrz na ścieżkę do oświecenia, moje dziecko. Uścisk Dali na moim ramieniu stał się niemal bolesny, a jej głos wciąż był kojący, ale zabarwiony desperacją. Musisz zaufać mnichowi, tylko on może poprowadzić cię do światła i ocalić twoją duszę. Jej oczy płonęły intensywnie i wiedziałam, że nie mam innego wyboru, jak tylko podążać za wskazówkami mnicha. Mój wzrok utkwił w złowieszczym kamiennym ołtarzu pośrodku pokoju. Leżała na nim związana kobieta z oczami rozszerzonymi ze strachu. To było tak, jakbym patrzyła w swój najgorszy koszmar. Powietrze stało się ciężkie i przytłaczające, naładowane niepokojącą energią, która przyprawiła mnie o ciarki. Zakapturzone postacie otaczały ołtarz, a ich niskie śpiewy odbijały się echem po komnacie w obcym języku. Ogarnął mnie strach, który zamroził mnie w miejscu. Co to jest? I jaki bezbożny rytuał ma tu miejsce? Udało mi się wyjąkać, a mój głos ledwo przekroczył szept w upiornej ciszy pokoju. Mnich odwrócił się do mnie, wywołując dreszcze wzdłuż mojego kręgosłupa. To święta podróż, transcendencja tego, co przyziemne. Aby osiągnąć oświecenie, należy dokonać poświęceń. W miarę kontynuowania rytuału, węzeł strachu zacisnął się w moim żołądku. Szepty Dali stały się bardziej natarczywe, namawiając mnie, abym przyjęła tę dziwną ceremonię jako bramę do zrozumienia. Rzeczywistość rozpłynęła się w koszmar, a mnie ogarnęła obrzydliwa mieszanka ciekawości i przerażenia. To było zejście w szaleństwo i zło. Czy naprawdę byłam gotowa na to, co nas czekało? Czy to przybliży mnie do moich pragnień, czy poprowadzi na ścieżkę zniszczenia? Sprzeczne emocje mocno ciążyły mi na głowie, gdy próbowałam podjąć decyzję, która mogła zmienić moje życie na zawsze.
Czarny kaptur i płaszcz Dali zdawały się wtapiać w cień, a jej obecność była coraz bardziej złowieszcza. Wyróżniała się spośród innych. Jej aura pulsowała surową mocą. Nie było wątpliwości, że była tu ważną postacią, tą, której należało się bać i szanować. Serce biło mi jak szalone, gdy podała mi nóż, którego ciężar ciążył w mojej drżącej dłoni. Stojąc obok ołtarza ofiarnego, czułam przygniatający mnie ciężar wieków rozlewu krwi i mrocznych rytuałów. Głos Dali dźwięczał mi w uszach. Zrób to, rozkazała z uwodzicielskim uśmiechem. Zrób to dla mnie, zrób to dla siebie. Dzięki tej ofierze twoje życie naprawdę zabłyśnie. I w tym momencie, gdy ostrze zaleśniło w przyćmionym świetle, zakapturzone postacie odeszły od kamiennego stołu, ukazując mi leżącą tam nagą dziewczynę. Złowrogie pieśni postaci przerodziły się w ogłuszające crescendo, odbijając się echem od kamiennych ścian słabo oświetlonej komnaty. Ich słowa pełzały jak węże, wplatając się w hipnotyczną obecność mnicha, zmuszając mnie do poddania się rytuałowi. Mój umysł był pochłonięty ich podstępnym rytmem, namawiając mnie do przyjęcia niewypowiedzianego czynu, który czekał. Dziewczyna na ołtarzu zatrzęsła się gwałtownie, gdy czekała na swój los. Poczułam, jak żołądek skręca mi się z obrzydzeniem na widok tej makabrycznej sceny, ale niewytłumaczalne przyciąganie trzymało mnie w miejscu. W stanie transu podniosłam nóż i cięłam skórę, uwalniając miedziany zapach, który wypełnił powietrze. Krew lała się szkarłatnym strumieniem, gromadząc się wokół ołtarza ofiarnego, gdy zakapturzone postacie nasiliły swoje pieśni. Moje serce biło jak szalone, gdy zdałam sobie sprawę, że jestem teraz częścią tego miejsca. Mnich, widmowa postać czająca się w cieniu, obserwował to z pokręconym poczuciem przyjemności. Poprzez śmierć można osiągnąć życie wieczne. Syknął, a jego głos przeciął chaos. Pokój pulsował wyczuwalną wrogością, a ja czułam na języku smak zarówno przerażenia, jak i ekstazy. Zamaskowane postacie z nienasyconym głodem schodziły na rozlaną krew, pożerając ją w szalonej, rytualnej uczcie. Powietrze stało się ciężkie od nieziemskiej obecności, a granice między rzeczywistością a koszmarem zacierały się, aż nie mogłam już ich rozróżnić. Gdy pokręcony rytuał dobiegł końca, uderzyła mnie obrzydliwa świadomość. Przypieczętowałam swój los. To przekraczało wszystko, co mogłam sobie wyobrazić i wiedziałam, że konsekwencje moich wyborów będą prześladować mnie na zawsze. W tym momencie Dalia odciągnęła mnie od rytuału. Szukałyśmy schronienia w pobliskim pokoju, a kiedy w końcu zostałyśmy same, napięcie, które narosło, stawało się przerodzić w pochłaniające wszystko pragnienie. Z wściekłością głodu Dalia zrzuciła kamizelkę, odsłaniając przede mną swoje nagie ciało. Jej oczy błyszczały dumą, gdy szepnęła uwodzicielsko, zapraszając mnie do przyłączenia się do niej w tej pokrętnej grze władzy i przyjemności. I kiedy odgłosy naszego szaleńczego kochania się rozeszły się echem po pokoju, nie mogłam powstrzymać się od zastanowienia się, czy to tylko kolejna część jej mrocznej magii, czy też były to moje własne żądze. Nasze ciała były splecione w namiętnym uścisku, ale z tyłu głowy gryzło mnie dokuczliwe podejrzenie. Miałam wrażenie, że ktoś lub coś nas obserwuje i ocenia każdy ruch. Czy był to mnich, tajemnicze, zakapturzone postacie, czy może jakaś inna, bezimienna istota? Słodkie słowa i deklaracje miłości Dali tylko pogłębiły mój wewnętrzny niepokój. Choć bardzo chciałam wierzyć w naszą miłość i gdy kontynuowaliśmy nasz lubieżny związek, nie mogłam powstrzymać się od zastanowienia się, czy nasze wybory nie były częścią większego, złowrogiego planu. Następnego dnia Dalia zamówiła dla mnie taksówkę. To był ten sam kierowca, co wczoraj wieczorem i chytrze mrugnął do mnie. Po powrocie do domu spojrzałam w telefon i zobaczyłam nieodebrane połączenie od detektywa Robinsona. Odzwoniłam. Powiedział mi, że prowadzi dochodzenie w sprawie dziewczyny, którą znaleziono martwą bez krwi i pomyślał, że klub może być zamieszany w werbowanie ofiar.
Powiedział, że rozmawia ze wszystkimi, którzy tam byli i których namierzył numer telefonu. Na samą myśl o pójściu na policję napełnił mnie strach. Z jednej strony chciałam sprawiedliwości za to, co się stało, ale z drugiej strony bałam się o własne bezpieczeństwo. Czy mówienie o tym tylko pogorszyłoby sytuację? W mojej głowie krążyły wszystkie możliwe wyniki, każdy bardziej przerażający od poprzedniego. Byłam rozdarta pomiędzy szukaniem sprawiedliwości a ochroną siebie. Decyzja wydawała się niemożliwa do podjęcia. Zapisuję to w notatniku, ale prawdopodobnie się go pozbędę, gdy spotkam się z Dalią i umówimy, co dalej. Zeszłej nocy przydarzyło mi się coś dziwnego. Może staję się zła jak mnich. Może zasługuję na śmierć za to, co zrobiłam, ale na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, mam nadzieję, że ktoś zrozumie, jak poważna jest to sytuacja. Moja historia to jedyny sposób, w jaki mogę poprosić o pomoc. Desperacki krzyk, aby ludzie dowiedzieli się o strasznych rzeczach, które dzieją się w tamtym zamku i klubie. Ale szczerze mówiąc, boję się, że nikt mi nie uwierzy. Czy ktoś faktycznie będzie słuchał? Gdybym nagle przestała pisać to świadectwo, byłby to znak, że ciemność pochłonęła mnie całkowicie i odeszłam na dobre. Ale nadal pozostała mi malutka nadzieja. Może ktoś inny wymyśli, jak zatrzymać potworny zamek i ocalić nas wszystkich. Dalia mnie wczoraj zapytała, czy lubię sekrety. Kurwa, oczywiście, że tak. Sprawiają, że myślę o mojej ukochanej. A teraz dość tego. W sumie czy to wszystko ważne? Nie mogę się doczekać, aż znowu zobaczę Dalię.